Rozmowa dnia. W naszym studiu szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak. Witamy, panie pośle, w sygnałach. Dzień dobry. Już po wyborach na Podkarpaciu, przypomnijmy, wybory uzupełniające do Senatu w 5 powiatach tego województwa. Według wyników przedstawionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Rzeszowie, po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, wygrał kandydat właśnie Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisław Pupa. Zdobył 60,84% głosów. Kandydat koalicji PO-PSL Mariusz Kawa 21,33% i kandydat Solidarnej Polski na trzecim miejscu Kazimierz Ziobro 11,09%. Krótko mówiąc, niespodzianki nie było. No to jest rzeczywiście wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że wynik jest lepszy niż był 2 lata temu w wyborach w roku 2011. Wtedy dzisiejszy marszałek województwa podkarpackiego, senator Prawa i Sprawiedliwości Władysław Ortel, uzyskał 49% poparcia, teraz 60%. Ten wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie rozbicie prawicy, gdyby nie ambicje indywidualne pewnych środowisk. Ten wynik byłby jeszcze lepszy. O czym on świadczy? Świadczy on z jednej strony o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest konkretne. Przecież my przedstawiamy konkretne rozwiązania alternatywne wobec koalicji PO-PSL. Świadczy on o tym, że kandydat PO-PSL, bo to był wspólny kandydat, pan Mariusz Kawa, otrzymał bardzo nikły wynik. Zresztą ja się nie dziwię w związku z tym, że premier Donald Tusk nie pojechał na Podkarpacie, bo nie pojechał, chociaż zapowiadał swoją wizytę. Pojechał za to prezydent Komorowski. No i widać, że pomoc prezydenta Komorowskiego okazała się... Zachęcał na głosowanie na pana Mariusza Kawę prezydent? Nie, wprost nie. Rzeczywiście wprost nie. Natomiast obecność prezydenta Komorowskiego w województwie podkarpackim w piątek, a więc w ostatnim dniu kampanii wyborczej, może być tak odczytywana. Okazało się, że to było nieskuteczne. I jeszcze jest też kolejna rzecz bardzo istotna. To był kandydat oficjalnie koalicji PO-PSL, ale nieoficjalnie mówiło się na Podkarpaciu, ja tam byłem kilkakrotnie, że jest wspierany również przez SLD i Palikota, a więc no to jest porażka tych wszystkich, którzy się zaangażowali w popieranie pana Mariusza Kawy. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym mieszkańcom tych 5 powiatów województwa podkarpackiego, którzy zagłosowali na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście warto. Zachęcam też warszawiaków do tego, żeby poszli na referendum w sprawie odwołania pani Gronkiewicz-Waltz, zastępczyni Donalda Tuska. W Polsce potrzebna jest zmiana. Ja przedwczoraj byłem w województwie lubelskim, 3 spotkania w Chrubieszowie, w Tomaszowie Lubelskim, w Zamościu. I z tych spotkań przesłanie jedno zasadnicze jest takie. Oto dość rządów niekompetentnych i aroganckich koalicji PO-PSL. W Polsce konieczna jest zmiana. Panie pośle, frekwencja w wyborach na Podkarpaciu wyniosła 15,84%. Uprawnionych do głosowania było 375 tysięcy osób. Wynik pana Zdzisława Pupy o niespełna 61% mówi, że z tej grupy 375 tysięcy, 60 tysięcy głosów było właśnie na niego oddanych. I jak się policzy dalej, to wychodzi na to, że można zostać senatorem w sytuacji, kiedy niespełna 10% uprawnionych pójdzie na wybory. Rzeczywiście frekwencja była niska. Tak jest w wyborach uzupełniających, ale być może na wysokość tej frekwencji wpływ mają wypowiedzi tych, którzy dziś Polską rządzą. W końcu prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk oficjalnie na przykład zniechęcają warszawiaków do tego, żeby poszli na referendum, bo bronią swojej koleżanki. Ale gdyby pan przełożył ten wynik na wynik wyborów parlamentarnych ogólnopolskich, jak pan sądzi, jak to będzie za 2 lata? Przy tym poziomie zainteresowania. Ja myślę, że jestem o tym pewien. Jestem tego pewien, że w wyborach ogólnopolskich frekwencja będzie wyższa, tak? Było zawsze i jestem przekonany, że będzie od 16%, też... 16%, miejmy nadzieję, że będzie. Tak, w wyborach uzupełniających ta frekwencja jest niestety niższa, no ale tak jest. Natomiast warto spojrzeć na tendencję wzrostową poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a więc jeszcze raz to powtórzę. Chęć wyrazić
wyraźne dążenie społeczeństwa do zmiany. W wyborach uzupełniających w Rybniku, w których wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, wcześniej tam senatorem był polityk PO, uzyskaliśmy 30 kilka procent poparcia. W wyborach samorządowych, one trochę inną logiką się rządzą w Elblągu, ponad 50% nasz kandydat na prezydenta. Teraz jest ponad 60%. Jeszcze raz to podkreślam, gdyby nie to, że była lista konkurencyjna, że po raz kolejny w Elblągu też tak się stało, że kandydaci Solidarnej Polski odebrali poparcie Prawo i Sprawiedliwości, nie zostali radnymi. Gdyby nie to, to Prawo i Sprawiedliwość miałoby przewagę w Radzie Miasta Elbląga. Teraz również, mimo tego, że wystawiono polityka o identycznym nazwisku, jakie nosi przewodniczący Solidarnej Polski, mimo tych billboardów, widać było wszędzie w województwie podkarpackim, z podkreślaniem właśnie tego nazwiska, więc gdzieś tam w podtekście może było tak, że liczyli autorzy tego zabiegu marketingowego na to, że niektórzy z odbiorców nie będą do końca wiedzieli, czy Ziobro to jest ten Zbigniew Ziobro kandydujący, czy też inny Ziobro. Mimo tego uzyskali wynik, który no, nie jest wynikiem dobrym, a gdyby nie ten kandydat, to wynik Zdzisława Pupy byłby zdecydowanie lepszy, a więc zwycięstwo byłoby jeszcze wyższe. Ów kandydat, czyli pan Kazimierz Ziobro, miał być nawet członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale jak się okazało, nie był. Może nie trzeba takie było stosować takich chwytów. No to pytanie, panie redaktorze, do mediów. Płacać pieniądze. To jest pytanie do mediów, a nie do nas. To po pierwsze. A po drugie, ja czytałem właśnie ten tekst. Ten tekst był oparty o dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej. No ale wyrok rzeczywiście sądu był taki, o jakim mówi pan redaktor. Może trzeba było spytać po prostu Kazimierza Ziobę, czy był. No ale to jest pytanie do mediów. To jest pytanie do mediów, a nie... A skoro media. Czy pan poseł jest po lekturze dzisiejszego wprost? Właśnie w artykuł Anny Gielewskiej, PiS, czyli picie i swawole. No właśnie w korytarzu, reportaż tak. Z pobytu w hotelu Rado czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości przy okazji wizyty na Podkarpaciu. Obok miałem okazję przekartkować ten tekst. Tam po pierwsze, czytałem go również w internecie, w tej wersji krótszej w internecie. Po pierwsze, zadziwia zaangażowanie autorów, bo przecież, żeby nagrać taką rozmowę, należało wykorzystać jakieś urządzenia szpiegowskie, jakiś mikrofon taki, który pozwala na nagranie z dużej odległości rozmowy, a więc zaangażowanie paparazzi w krzakach, no to rzeczywiście dość dziwne. No a po drugie, no cóż, kiedyś wprost był tygodnikiem opinii, a teraz zdaje się, że nakład niski, sprzedaż mała, więc goni za sensacją, schodzi do poziomu tabloidalnego. Ale biorąc pod uwagę to, co tygodnik pisze, biorąc pod uwagę te zdjęcia, i to było tak, czy tak nie było, panie pośle, tak jak jest to napisane? Kwestia zaangażowania. Ja rozmawiałem z Adamem Hoffmanem. Adam Hoffman wydał oświadczenie, w którym stwierdzi, że będzie pozywał tygodnik wprost. Szczególnie za okładkę. Na okładce jest stwierdzenie, które narusza. To, co robi Adam Hoffman, jest molestowaniem seksualnym. No więc to narusza dobra osobiste. A więc, no cóż, musimy się przygotować na to, że wtedy, kiedy będziemy zagrażać układowi władzy, a on jest rzeczywiście nawet szerszy niż tylko PO-PSL, to tego rodzaju ataki będą miały miejsce. No i tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. A co będzie, jeśli to wszystko się potwierdzi? Czekamy na orzeczenie sądu. Jeśli prawdą jest to, co miał powiedzieć poseł pana partii, pan Tomasz Kaczmarek, ten fragment, który tutaj jest publikowany, jeśli to jest prawda, nie będę go cytował, bo przez chwilę musiałbym nic nie mówić, bo jest tyle wyrazów, których nie wypada. Tak, tam, wie pan, no to jest takie zejście do poziomu niskiego. Są też takie tezy, które na przykład mówią o tym, że posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, na tym posiedzeniu nie było istotnych uchwał, stanowisk. Ja pytam, czy nieistotnym stanowiskiem jest podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość
podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o odwołanie ministra rolnictwa, ministra Kalemby. To nie jest istotne stanowisko, a więc pogoń za sensacją, zejście do poziomu tabloidu. No, tak to będzie wyglądało. Czyli będzie sprawa w sądzie. Będzie, tak, będzie pozew. I jeszcze jedna kwestia, którą będziemy żyli, i to przez jakiś czas. Kwestia bardzo ważna, czyli kwestia naszej przyszłości, nas emerytów. Pan już decyzję podjął, do czego pan się przyznał w radiowej trójce w sprawie wyjścia z otwartego funduszu emerytalnego, w którym pan jest w tej chwili. Tak, za mnie podjęto decyzję, uniemożliwiono mi podjęcie decyzji wcześniej, przypisano mnie do OFE z urzędu. Znaczy wcześniej, uważam, w 1999 roku. Uważam, że to było nie fair. Poza tym sprawa funduszy kapitałowych. Na świecie ten system się nie sprawdził. W Chile 2/3 osób zapisanych do tego systemu nie uzbierało na najniższą emeryturę. Zresztą same otwarte fundusze emerytalne mówią o tym, że stopa zastąpienia, czyli relacja między ostatnią pensją a pierwszą emeryturą, będzie wynosiła 30, w przypadku pani nawet niepełne 30%, w systemie tym tradycyjnym, solidarnościowym wynosi 60%. Nie tak dawno szefowie towarzystw emerytalnych stwierdzili, że będą wypłacać z OFE emerytury przez 10, góra 15 lat, a potem co? A więc nie ma zgody na to, żeby tworzyć z emerytów klientów pomocy społecznej, bo ten system do tego doprowadza. Czyli popiera pan tę propozycję rządową? Propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest trochę inna. Po pierwsze, tak, znaczy nawet może zasadniczo zobaczymy, bo nie widzimy jeszcze projektu rządowego. A więc przede wszystkim wybór. My mówiliśmy o tym konsekwentnie. Wybór między ZUS-em a OFE. Niech każdy zdecyduje, czy chce uzależnić wysokość swojej emerytury od gry rynkowej. Po drugie, czas. To zdecydowanie. Uważamy, że 3 miesiące to jest zbyt krótki czas na podjęcie świadomej decyzji. Ten czas powinien być dużo dłuższy. Powinna być zorganizowana kampania informacyjna. Kampania informacyjna. No przynajmniej. Kampania informacyjna, tak żeby każdy mógł świadomie podjąć decyzję w tej sprawie. I trzecia rzecz, niezwykle istotna. System solidarnościowy naszym zdaniem jest systemem lepszym, ale żeby on funkcjonował, co jest niezbędne, polityka prorodzinna. I to realna, nie hasłowa. Donald Tusk ogłosił, że rok 2013 jest rokiem rodziny, no ale czym się szczyci? Wprowadzeniem dłuższego urlopu macierzyńskiego. Tylko panie, które są zatrudnione na umowy śmieciowe, z tego urlopu skorzystać nie mogą. A przecież młodzi ludzie w dzisiejszej Polsce są zatrudniani na umowy śmieciowe. Nie ma szansy, żeby założyć rodzinę, żeby kupić mieszkanie. To jest zadanie dla państwa, żeby stwarzać warunki do tego, żeby młodzi ludzie nie byli zmuszani do emigracji z Polski. A tak jest. Pod rządami Donalda Tuska młodzi ludzie są zmuszani do emigracji. Otwarty fundusz emerytalny, jak powiedziałem, to temat chyba rzeka nawet. Do czasu podjęcia ostatecznych decyzji będziemy do sprawy oczywiście wracać. Tymczasem pięknie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, miło dnia. Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Sygnałach Dnia. 7:31. Pierwszy program Polskiego Radia.